Witam serdecznie na kanale Boska Cząstka. Witam w serii powtórek, dzięki którym ma sens tworzenie materiałów bardziej ambitnych, trudnych, abstrakcyjnych, głębokich. Powtórki są skrótem, są wybranymi myślami z moich starszych filmów. W trakcie wyświetla Wam się miniatura owego filmu, a na ekranach końcowych pojawi się link do filmu, który w ten sposób przypominam. Niespełna rok temu opublikowałam film na temat fenomenu wolnej woli, zatytułowany Czy robak albo bakteria mają wolną wolę? Czy ich decyzje to efekt instynktu i są zdeterminowane? Wydawałoby się, że trudno o bardziej fascynujący temat do rozważań i dyskusji, tymczasem filmik nie przyciągnął uwagi. Do dziś nie osiągnął nawet 200 wyświetleń. Nie twierdzę, że jest świetnie zrealizowany. Nie. Jest to spontaniczna reakcja na niezwykle inspirujący materiał czyjś. Myślę, że wyjątkowo sensowny, przełomowy głos w sprawie, na jaki sama się natknęłam. W filmie odesłałam do materiału źródłowego oraz przedstawiłam niektóre tezy, streściłam. W tej chwili wróciłam do owego materiału i znów jestem pod wrażeniem. Czytając komentarze widzów i ich próbę polemiki, dochodzę do wniosku, że chyba nie zrozumieli, na czym polega przełomowość tych tez. Czyli być może powinnam najpierw przedstawić teorie przeciwne, wyjaśnić, dlaczego niektórzy naukowcy sugerują, że wolna wola nie istnieje i dopiero po tym przedstawić odpowiedzią na co i kontrargumentem względem czego jest prezentowany materiał. Wysłuchajmy fragmentu mojego filmiku, link oczywiście pojawi się na końcu, a ja Ciebie proszę o wyrażenie opinii i pytań w komentarzu, bo to będzie zależało od Was i od Waszych komentarzy, czy postaram się bardziej wyczerpująco wyjaśnić prezentowane stanowisko, czy może wzbogacę to o przedstawienie teorii przeciwnych, aby każdy rozumiał pomiędzy czym a czym jest to polemika. Tak wiele, dyskutując na temat woli, wolnej woli, mówiąc o determinizmie, tak naprawdę bardzo słabo definiujemy, czym ta wolna wola miałaby właściwie być, czym w ogóle jest wola. I wydaje mi się, że ten filmik fajnie próbuje to wyjaśnić, czym jest wola z biologicznego punktu widzenia. I no, raczej teza jest taka, że faktycznie nie tylko, że nawet bakteria posiada wolę i jest to, no, można powiedzieć, wolna wola, ale co więcej, wręcz komórki naszego ciała, tutaj jest, jako przykład posłużyły nasze białe krwinki, że również one przez fakt, że posiadają cel, posiadają jakieś narzędzia działania i szereg alternatywnych rozwiązań, szereg strategii, gdzie muszą podejmować decyzję, czy użyją takiej strategii, czy takiej strategii, można by wręcz rzec, że komórki, nawet nie cały organizm, ale nawet wręcz komórki, posiadają coś, co moglibyśmy określić wolną wolą. Autor celowo troszeczkę ignoruje tutaj człowieka, a specjalnie, prowokacyjnie skupia się na organizmach bardziej prymitywnych, wręcz tych nieposiadających mózgu, ale także tych posiadających mózg, aby wyjaśnić, dlaczego nie jest możliwe to, aby wszystkie decyzje tychże organizmów i tychże różnych zwierząt były zdeterminowane zasobami naszej pamięci. Twierdzi, że wręcz każda decyzja, każda, obojętnie, czy jest to decyzja zwierzęcia czy człowieka, zawsze jest oparta na niewiedzy. Zawsze ilość niewiedzy nieskończenie przewyższa ilość wiedzy, więc nigdy nie opieramy się na wiedzy, tylko zawsze spośród licznych alternatyw dokonujemy czegoś na zasadzie zgadywania. Każda decyzja jest czymś jak skok w przepaść, zawsze to jest skok w niewiadomą. Zawsze zgadujemy, co będzie tą decyzją słuszną. Zawsze opieramy się na niewiedzy. Nigdy na wiedzy, na pamięci, na DNA. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Co więcej, w ogóle strategie przetrwania opierają się na nieprzewidywalności.
Wręcz biolodzy dowodzą, że w im bardziej nieprzewidywalny sposób zachowuje się czy to potencjalna ofiara, czy to potencjalny drapieżnik, tym większe mają szanse przetrwania. Czyli wprost przeciwnie do tego, co jest powszechnie mówione, że my się opieramy na jakichś schematach, na zasobach pamięci, instynktu, że to instynkty nam podsuwają, jak się zachować, że te strategie mamy w jakiś sposób wyuczone. Okazuje się, że wprost przeciwnie. Postępowanie wbrew wyuczonym strategiom, postępowanie w sposób jak najbardziej nieprzewidywalny, najbardziej zwiększa szanse zwierzęcia na przetrwanie. Czyli jak najbardziej tutaj ten czynnik wolnej woli, postąpienia właśnie wbrew instynktowi ma miejsce. Poza tym nawet same instynkty nigdy nie ograniczają pola wyboru do jakiegoś jednego rozwiązania. Zawsze na każdą sytuację, każdy gatunek zna cały szereg, mnóstwo rozwiązań i każdy organizm zawsze musi dokonać wyboru spośród wielu różnych alternatyw, jakie są mu przekazywane wraz z genami, które są częścią jego instynktu. A im bardziej będzie się zachował nieprzewidywalnie, tym, można powiedzieć, jego indywidualne, jednostkowe szanse na przetrwanie wzrastają. Więc zawsze tutaj ma miejsce decyzja. Niezdeterminowana pamięcią czy instynktem. Jest jeszcze inna bardzo ciekawa teza w tymże filmiku. Mianowicie my jako ludzie bardzo często się wywyższamy ponad inne organizmy. Jesteśmy bardzo dumni z naszej przewagi intelektualnej nad innymi gatunkami, podczas gdy celem życia jako takiego nie jest wzrost zrozumienia, nie jest celem życia rozumienie. Tak naprawdę to żaden z gatunków, z nami włącznie, nie posiada narzędzi poznawczych. Ja teraz troszeczkę już wybiegam poza ten filmik, troszeczkę poszerzam kontekst, ale no wydaje mi się, że ten kontekst w ogóle bardzo jest wart poszerzenia i ja będę do tego wracała. Nikt z nas tak naprawdę nie dysponuje autentycznymi narzędziami poznawczymi rzeczywistości, ponieważ nie to jest celem życia, nie to jest celem instynktu. My mamy tylko instynkt przetrwania. Celem życia jest zachowanie życia, przetrwanie. I rozum niekoniecznie jest taką najlepszą strategią zachowania życia. Nie jest celem ewolucji wzrost rozumu, wzrost mądrości, wzrost rozumienia. Rozumienie, rozum to jest tylko zaledwie z punktu widzenia biologii jedna ze strategii przetrwania i to wcale niekoniecznie optymalna. I już nasze strategie przetrwania, to w jakim punkcie znaleźliśmy się, doprowadzają nas do tego, że jednak ewolucja popycha nas ku ogłupieniu, ku kurczeniu się naszych mózgów. Na przykładzie innych organizmów, prostszych organizmów, autor przedstawia, że o wiele sprawniej organizmy podejmują optymalne decyzje, przetwarzając znacznie mniejszą ilość informacji. Czyli z punktu widzenia przetrwania, optymalną strategią jest selekcja informacji i przetwarzanie jednak jak najmniejszej ilości strategicznie istotnych informacji. Czyli wcale z punktu widzenia biologii i przetrwania nie jest lepsze posiadanie ogromnej ilości informacji, posiadanie dużego mózgu, lecz sprawne selekcjonowanie informacji i przetwarzanie tylko informacji istotnych. Ja dzisiaj w ogóle nie dotykam też innej kwestii, która tam też jest poruszona. Autor także mówi o entropii. Jeżeli zdecydujesz się obejrzeć ten filmik, gorąco polecam, żebyś przynajmniej zwrócił uwagę na całą tę wypowiedź, ponieważ entropia jest w ogóle bardzo, bardzo dla nas istotnym pojęciem. W przyszłości jeszcze wrócę, bo trudno naprawdę mówić na temat natury rzeczywistości bez bliższego przeanalizowania, czym ta entropia jest. Więc tylko polecam, żebyś po prostu zwrócił uwagę, nie zignorował całej tej części. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.